łatwa. Specyfika działalności naszej firmy też nie jest łatwą działalnością, więc to, ten wysiłek, który studenci włożyli w napisanie tych prac, naprawdę jest dla nas bardzo istotny. Rozwiązania, które są zawarte w tych pracach, będą miały zastosowanie w działalności naszej firmy. I dlatego też był ogłoszony ten konkurs. Ogłoszony był po to, żeby po prostu świeże, młode umysły poddały nam pewne pomysły, które my będziemy mogli wykorzystać w praktyce. I tak też się stanie. To, co zostało zawarte w tych pracach, ta treść, te rozwiązania, zostaną zaimplementowane do działalności naszej firmy. Także dziękujemy bardzo. Właśnie się chciałem powiedzieć, że no, jestem pod dużym wrażeniem. Średni studenci zajmują 90% czasu. Ci dobrzy studenci, najlepsi studenci, które mamy tutaj przed sobą, nie absolwują. Więc my praktycznie rzecz biorąc prawie normalnych warunków nie dostrzegamy. I to jest właśnie może błąd z naszej strony, ale dzięki Państwu ten błąd będziemy mogli naprawić, bo już zauważyliśmy to. Usiądźmy sobie, bo tak, my siedzimy, a wy stoimy. Dla opiekuna pracy, bo nagroda ta opiekuna też została przyznana.
serdecznie zaznaczył mi się, że właśnie też na górę, więc chyba się za nas będzie. Dziękuję. I teraz mamy to nagrodę, to wyróżnienie. Teraz mamy pierwszą nagrodę. Tutaj dla panów, którzy skromnie cieniutko siedzą. Podlary powinny być, ale nie mamy takiego zespołu dwuosobowego lub jednoosobowego z organami. I... Pan Piotr Pijanczuk. No, panie Piotrze, gratuluję. To jest główna nagroda, czyli zdjęcie pierwszego miejsca. I pan Marcin Jamon. Panie Marcinie, również gratuluję zdobycia pierwszego miejsca. Ta wasza praca przyda się naszej firmie. Także gratuluję. Ja może przypomnę, że nagroda główna dla... dla dwóch panów. Więc przepraszam bardzo. Tak. Ja tylko powiem, że ma zaświadczenie, dla zespołów, które składają się z dwóch osób, jest jedno zaświadczenie.